Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, plan na ten film jest taki. Rozgrywam partię na 5 minut, bez większych tutaj komentarzy. Będę oczywiście mówił kilka ruchów do przodu, a po tej partii spróbuję ją przeanalizować w taki sposób, żeby zobrazować wam mój tok myślenia podczas gry. Ja oczywiście po tej partii będę wiedział, jak tutaj planowałem sobie, więc będzie troszkę czasu, żeby to na spokojnie omówić. No i teraz oczywiście to jest ważne, żebyście spróbowali też podciągnąć swój poziom w myśleniu szachowym, czyli żeby widzieć jedno, dwa, znaczy jedno, dwa posunięcie do przodu to oczywiście, że tak powiem, obowiązek, no ale żeby widzieć tego więcej, żeby oceniać sytuację troszkę lepiej, już tłumaczę, o co chodzi. Dobra, zagraliśmy debiut, no debiuty jak debiuty, oczywiście warto znać. No i teraz tutaj przeciwnik mój chce zagrać gońcem na G5. Tu mam taką fajną sztuczkę pod tytułem, a nie, już nie mam tej sztuczki, tu już mi zabrakło posunięcia. Dobra, nieistotne, w każdym razie goniec chce zagrać na G5, ok, niech sobie tam gra. My sobie zagramy w takim razie skoczkiem na F3, z planem skoczek D2, skoczek C4, ale widzimy przeciwnik od razu mi wiąże tutaj tego skoczka. No i teraz pytanie jest takie, czy ja przerzucę skoczka. Jeżeli zagram tutaj, to on mi zbije. Oczywiście 5 minut to jest mało, przeciwnik ma 2700 ponad ranking, więc nie mały. Muszę postarać się grać trochę szybciej. No więc tutaj damy szacha. Pozbycie się tego gońca na pewno będzie dobre, gdy mam białe pionki. Postaram się grać trochę szybciej, bo to jest na 5 minut bez dodawanego czasu, ale przy analizie dokładnie jeszcze postaram się wam wytłumaczyć, co tutaj miałem na myśli. Dobra, zagramy H3, tutaj oczywiście szybka wybitka. Tu zawsze jak zagra mi A6, to ja pewnie będę mógł wybić i mieć spokój. On nie chciał zagrać goniec G5, ok. W zasadzie też troszkę też z jednej strony nie mógł. Dobra, zagrajmy sobie G4 dosyć aktywnie. Może to nie był zbyt dobry ruch, aczkolwiek tak, skoczek się będzie chciał przerzucić tędy. Zgoda. Ma prawo, zagramy A4, bo po A6 będę miał ucieczkę, nie będzie B5. Skoczek H7, jestem przekonany, że zagra. No ale coś, albo coś w tym stylu. No goniec E3, ok. Skoczka przerzucimy sobie za chwilę na G3, na F5. Takie są plany. Dobra, ok. Tutaj zachowajmy chyba gońca. Goniec zawsze może sobie dobrze podziałać. Chociaż wymiana gońca na pewno byłaby w porządku. O, strata tempa jest w zasadzie niezauważalna, bo skoczek tutaj też stoi nie najlepiej. Dobra, ale muszę postarać się przede wszystkim przyspieszyć. Ja na jego miejscu bym grał skoczek H7 i tutaj próbował grać gońcem, ale to na jego miejscu. Mogę też próbować grać w ten sposób i zrobić, no właśnie, on też tędy będzie chciał przejść. Zrobimy sobie krótką roszadę i spróbujemy podziałać na skrzydle tutaj hetmańskim. Ok, król G2 zawsze dobry pomysł, żeby tu przytrzymać. Oczywiście to jest partia blicowa, no więc tutaj trzeba podejmować decyzję dosyć szybko. Myślę, że goniec C4, żeby nie było jakiegoś C4 ze strony przeciwnika, z jakiejś kontry, czyli takie posunięcie blokujące nieco. Dobra, roszada, wieża A3 się zawsze przyda na B3. Teraz kwestia, czy on będzie chciał wymienić, czy nie. W ogóle jego pozycja jest trochę ciasna, mi się wydaje. Wieża B3, wieża B8 będzie musiał zagrać. To zagramy sobie skoczkiem na A4 i tutaj będziemy próbować rządzić. Zawsze mam tutaj opcję taką, że mogę pionkiem wybić, ale raczej wybicie pionkiem nie będzie najlepsze. Z drugiej jednak strony, właśnie tutaj skoczek A4 od razu. Goniec fajnie B5 pilnuje. Ciężko tutaj, myślę, że niełatwo będzie przeciwnikowi pewnie grać, chociaż teraz muszę pomyśleć. Nie, no chyba hetmanem. Nie będziemy psuć pionków. Zdecydowanie. Spróbujemy zagrać. O właśnie, co spróbujemy zagrać? Może goniec E2. Zawsze troszkę taki ruch wyczekujący, ewentualnie C4. Tylko jaki tu progres zrobi? Dobra, skoczek zagra tu. Skoczek zagra mi na F4. No to będzie niebezpieczna sytuacja dla mnie, aczkolwiek czy ja tu mam jakieś obrony? Dobra, skoczek C4, szacha mi da. Da mi szacha. Król H2. Teraz pytanie, co z gońcem? Po trójce dobrze się bronię. Skoczek stoi bardzo dobrze. Oczywiście tutaj też uderzam, tutaj też uderzam. To nie jest tak, że wszystko za darmo. Tutaj mu tak łatwo to przyszło. Myślę, że ten ruch zagrał. To ciekawe posunięcie. Zagramy sobie tak z planem goniec F1 z obroną. Ewentualnie król G3. Tutaj muszę zagrać C3, żeby mi skoczek na D4 nie wskoczył i to obowiązkowo. I teraz tak, w ogóle G5 chyba nie było najlepszym posunięciem, ale zaraz sobie to oczywiście omówimy. 2,5 minuty na zegarze z jednej i z drugiej strony.
No i trzeba przyspieszyć grę, goniec F1, tak żeby go odstraszyć, skoczek D2, żeby skoczek uciekał, skoczek D2 i teraz skoczek A7 chyba musi zagrać, nie zagrał, tu będzie mnie chciał plądrować, jak wymienię gońcem, to stracę tutaj płynność finansową, bym chciał rzec, ale to nie o to mi chodzi. Jakby skoczka się to udało przerzucić. Spróbujemy wybić i od razu skoczkiem zagrać. Pytanie teraz jest takie. Skoczek F1 chyba. No tu nie zdążę. On mi zagra już od razu H5. Ale mogę zdążyć tak. I tutaj skoczek G3. No wybije. Wolna linia dla niego. To jest plus. Pytanie teraz. Czy on mi da tu mata? Mam nadzieję, że nie. Wybijam wieżą. Teraz. Ha. Tu muszę bardzo uważać. Zagrać jakoś tam wieżę przerzucić. Tu mam taki ruch. Podstawił. Nie do końca, bo tu hetman wisi. Tak zagramy. Żeby tu pilnować na H1 przy okazji. Tutaj teraz mogę chyba zagrać. Zaraz tu mi wisi. Ok. Wieża B6. Robi się ciężko. Ok. Robi się ciężko. No jakaś kontra może. Tędy. No, niebezpiecznie. Tutaj jakieś podstawki, jakieś takie. A, on może mi do końca tutaj wybić. I na końcu skoczek E2. Ale już wieżami będę próbował go tutaj jakoś kontrować. Coś za coś. No to jest taka partia blicowa właśnie. No dokładnie tak. Dokładnie to widziałem. Tak jest. No wybijam. Dwie wieże na hetmana. On ma trochę pionów. Jakaś kontra tutaj oczywiście u niego pewnie istnieje. Okej, tak zagrajmy. A tu mi wejdzie. No właśnie, tego nie przewidziałem. Tego nie przewidziałem za bardzo. Za mało czasu było, żeby to przewidzieć. Przynajmniej dla mnie. A zaraz mogę tak zagrać jeszcze. Tak zagrać, ale on zagra tu hetmanem. Hetman mi troszeczkę krzywdy może narobić. Dokładnie tak. Może taki ruch, żeby próbować się jakoś bronić. Wieża F6 może być ciekawe w sumie. Albo i nie. Albo i nie będzie ciekawe. No właśnie. Ten pionek dochodzi. Tutaj jeden szach. A, i wieża. Podstawiłem wieżę. Ok. Podstawka wieży. No niestety. Tu będę bronił. Tędy przejdę. Mało czasu się robi. No szkoda, bo pozycja była bardzo dobra. Bardzo dobra była pozycja. No tak, tutaj jest już przegrana. Tutaj mi bierze po prostu pionka. Zagram tu, to mi zagra tu. A, to wrócę z powrotem. A, to hetman F4. Jeszcze inaczej zagrał. To dało jakieś szanse. Teoretyczne. Tylko pionka mi zniszczy. A ten pionek będzie wygrywał partię, niestety. Gdyby jeszcze tego pionka nie było, to jeszcze by była jakaś szansa. A w ogóle ja mam mało czasu. Okay, idziemy pionkiem. A, dostałem pięknego mata. Dobra, pomijając wynik partii, przejdźmy do rzeczy. No, przypomnę, że to był blitz, więc no, wynik myślę, że nieistotny, bo tutaj dużo się mogło zdarzyć. Ja tutaj wyłączę specjalnie silnik, żeby przeanalizować mój tok myślenia. Ja mniej więcej wiedziałem, jak grać tutaj te partie. Okej. Oj, nie chciałbym tego, przeglądu bym nie chciał, a jednak jest przegląd. No dobrze, nieistotne, w każdym razie, książkowy ruch, tutaj przepchanie, to jest, mówię, teoria debiutu, skoczek C3, ja specjalnie nie chciałem grać C4, bo nie chciałem ustawić sobie takiej, tutaj, wiecie co, może inaczej, pokaż warianty, analiza własna, o właśnie, nie będzie tutaj sugerowania posunięć. No i nie chciałem grać C4 i E4,
gdyż ten schemat jest bardzo ciekawy dla białych, jeżeli gramy skoczek c3, tak też poszło, d6, e4. Tutaj można by było przy okazji zagrać takie posunięcie e4. Jeżeli d6, to goniec na e3, goniec e7. I cały myk polega na tym, że w tej sytuacji, gdy goniec chce zagrać na g5, to my możemy zagrać tutaj g3. Teraz jeżeli goniec zagra na g5, to gramy f4, po wybiciu jest szach i królem uciekamy na d2. Powiem wam szczerze, że ta pozycja jest bardzo dobra dla białych wbrew pozorom. To znaczy, może nie dokładnie ta, ale ten schemat jest bardzo podobny. Silnik wskazuje na minus 30, ja mówię lepsza dla białych. No ale o co chodzi? Z praktycznego punktu widzenia jest to dobra pozycja białych, dlatego że mimo wszystko skoczek zagrywa na f3 z tempem, chce zdjąć gońca. Skoczek c3 ładnie, szybko broni e4. Król bardzo szybko może się schować. Pomijając ocenę silnika, bo wiecie, silnik jak ocenia, to niech silnik sobie gra. Jak my gramy, to na pewno wiele osób z nas, wielu z nas miało takie sytuacje, gdzie miało minus 6 czy plus 8, a przegrywaliśmy, albo jeszcze większe przewagi były niwelowane w pewnych momentach. Ale dobra, pomijając już tutaj, co by było, gdyby w partii po d6, e4, goniec e7, no dobra, tutaj już trzeba grać posunięcie skoczek na f3. Tak, goniec dał szacha. Ja właśnie zagrałem nie dlatego, żeby, bo jak zagram tutaj, on mi oczywiście wybija i ten goniec z tymi pionkami nie komponuje się dobrze, aczkolwiek to nie jest zła pozycja, ale ja już wolałem mieć tutaj w zanadrzu wymianę jednak tutaj tego skoczka, ewentualnie mieć taką opcję. No h3 może było za szybkie, może trzeba było w tej sytuacji zagrać a4. Po h3 jest wybicie. Tutaj sobie w ten sposób tak to kalkulowałem. No właśnie, tutaj zagrałem te g4 tylko po to, żeby troszeczkę ograniczyć przeciwnika na skrzydle. Może jednak za szybki ten ruch, może wystarczyło zagrać naturalnie goniec e3. Ewentualnie cały czas podkreślam, ruch a4 jak najbardziej byłby dobrym posunięciem. No g4 poszło. W tej sytuacji A4, wieża C8, goniec E3, czyli tak rozwojowo, i goniec na C4. To jest ważne, według mnie jest to ważne posunięcie, żeby przytrzymać właśnie zapędy przeciwnika poprzez ruch C4. Oczywiście skoczek mnie odpędza, ja wracam, ja zawsze mam właśnie taki przełom jak A5. Tutaj jestem spokojny o to, że na przykład jak zagram gońcem i ktoś mi zagra tak, to pojawia się bardzo ładne pole na B5 dla białych figur i tu pozycja byłaby na pewno bardzo dobra dla białych. No ale poszło w partii goniec E2, skoczek D7, A5, ok. Po skoczku A8, no właśnie te skoczki tam manewrują, one się gdzieś tam odbijają, więc to na pewno się czarnym powinno ułożyć w jakimś stopniu oczywiście. No a postanowiłem tak jak tutaj zrobić roszadę. Większego myślenia tak naprawdę w tej sytuacji nie ma, zamknięta pozycja. Ja przede wszystkim strategicznie podchodzę do pozycji. W tej sytuacji na pewno mam takie plany jak wieża A3, wieża B3, to co w partii nastąpiło za chwilę. Tu goniec G5 oczywiście jest to ruch dobry, bo zauważmy ze strategicznego punktu widzenia, jeśli piony są na czarnych polach, mamy gońca czarnopolowego, bardzo dobrze jest wymienić tę figurę właśnie tego samego koloru. Mówimy tu o gońcu, oczywiście, bo tutaj goniec jest poblokowany przez pionki. To są właśnie dwie szkoły. Albo właśnie ustawiamy pionki na czarnych polach, żeby zablokować przeciwnika, tutaj w tym wypadku gońca E3, albo na polach białych, no ale w tym wypadku chodzi głównie o tą strukturę. Dobra, bo się tutaj mogę trochę zakręcić, za dużo bym chciał naraz powiedzieć. Król G2 oczywiście to jest takie posunięcie standardowe, żeby przytrzymać trochę pionki, może potrzebne, niepotrzebne, ale widzimy, że pewne schematy w analizach partii się pojawiają, no więc tak tutaj chciałem sobie zagrać królem. Hetman E7, goniec C4, no ten ruch mi się spodobał, dlatego że powtarzam po raz kolejny tutaj, żeby pionek nie zagrał na C4, żeby jednak nie próbować go tutaj, żeby nie dać przeciwnikowi szansy na jakąś kontrę. Po roszadzie tutaj wieża A3. Wydaje mi się, że tu pozycję mam bardzo przyjemną. Wolę to 100 razy grać białymi niż czarnymi. No pomijam fakt wyniku i tak dalej, bo wszystko się może w szachach zdarzyć oczywiście, ale dla potrzeb właśnie tutaj jakichś takich analiz czy tego, jak myśleć w danej partii, no to mam nadzieję, że tutaj kilku osobom pomogę. Przede wszystkim nie chcę próbować tutaj przeciwnikowi dopuścić do ruchu B5, nie chcę mu pozwolić zagrać skoczkiem na B5 w tej sytuacji. Kontroluję punkt B7. Plan jest prosty, skoczek A4, skoczek na B6 i staram się tutaj plądrować pola w obozie przeciwnika na skrzydle, jednocześnie próbując tutaj nie dostać w trąbę na skrzydle królewskim, no bo po tej stronie coś czarne będą na pewno konstruować.
Mierza B8, skoczek na A4, czyli idziemy po swoje, wymiana. Może warto było jednak wybić tutaj tego gońca i mieć z głowy, bo czasami to też już pomijając, bo to był blitz oczywiście, więcej czasu, to więcej można pomyśleć przed podjęciem decyzji, no ale po wybiciu na przykład w tym momencie, jak hetman by wybił, no to hetman F5, myślę, że dosyć ciekawy ruch, żeby próbować wymienić hetmany, a po wymianie hetmanów już atak czarnych, ewentualny kontratak czarnych na nas tutaj by no, nie zadziałał dobrze raczej, bo hetman tu jednak potrzebny był w pozycji. No, skoczek A4, goniec wybił, hetman wybił, wieża E8, goniec E2, skoczek F8 widzimy. No właśnie, to przeoczyłem, przyznam się bez bicia, to przeoczyłem, bo jakbym widział manewr skoczek F8, G6, F4 z daleka, bo no, w błyskawicznej to dużo rzeczy można przeoczyć. Jakbym ten manewr zauważył dokładnie w tym momencie przed skoczek A4, to bym na pewno wybił tu, a chociażby bym zagrał skoczkiem, zaraz w tej sytuacji, tak, skoczek A4, najmocniej przepraszam, w tej sytuacji, musiałbym wybić tutaj, to bym jednak wybił i próbował grać skoczek A4 i skoczek B6, żeby go wymienić. No właśnie, ale to już za późno, to już kwestia właśnie takiego przeanalizowania partii, zobaczenia planów, pomyślenia co i jak do przodu, no ale cóż, poszło jak poszło, a zobaczmy jeszcze bardzo ważną rzecz, właśnie jakbym też dostrzegł ten ruch, to bym wybił pionkiem, o czym wspominałem podczas gry i skoczek na F4 by nie skoczył. Na H4 wprawdzie bym miał placówkę, ale ta H4 placówka jest gorsza zdecydowanie niż F4. No cóż, ale poszło w partii jak poszło, fajnie, bo znaczy, powiem tak, na tym to polega, żeby grać, potem przeanalizować swoją partię, wyciągnąć błędy i starać się tych błędów później nie popełniać. Oczywiście w tych wszystkich schematach naszych, jakie gramy, no, to jest mrówcza praca, to jest taka praca, która nie robi się tej pracy w tydzień i nie ma już się super efektów, pamiętajmy o tym, no powiem tak wprost, ale mam nadzieję, że Was nie zniechęcę, bo jak ktoś kocha szachy, no to na pewno mu sprawia dużo przyjemności. No i po tych manewrach, to ja byłem zadowolony z tego skoczka C4, skoczek C4 w takich układach pionkowych, czyli takich Benoni, takich no, debiut gambit wołżański, struktury Benoni, stoi dobrze, ten skoczek stoi tu rewelacyjnie. Jak takiego skoczka ustawimy, to mamy no, kapitalną możliwość pięknej gry. No ale ten skoczek również ma świetne tutaj świetną placówkę. No król H2, G5. No i się trochę zdziwiłem, przyznam szczerze. Byłem bardzo zadowolony z tego posunięcia, ale już widać, że czarne miał konkretny plan. Czarne chciały zagrać tak i tak. I to im się udało. Jakbym to też dostrzegł, no troszkę nie dostrzegłem jednak kontry przeciwnika. To bym próbował grać inaczej. Tutaj mogłem, no wieża A1 chyba bez sensu. Można by było próbować jednak grać wieża B6. Tylko skoczek B5 by wszystko trzymało. Może wtedy C3, żeby tutaj pilnować na D4. Więc intuicyjnie jakoś tak wiedziałem, znaczy czułem, że muszę po prostu uruchomić drugą wieżę. Ale to właśnie, intuicyjne działanie. Jednak tu trzeba było popatrzeć troszkę, co grozi. Hetman C7, myślę, że ruch bez sensu, w sumie nie wiem po co. Strata tempa, goniec F1, król G7. No właśnie, może w tej sytuacji coś tu innego zrobić. Jednak zauważcie, że jakbym też dostrzegł no, manewry, czyli manewr, skoczek D2, skoczek F1, skoczek na G3, jakby to się udało zrobić, no to przeciwnik nic by mi nie zrobił. Powiedzmy, skoczek D2, król G7, skoczek F1, wieża H8, tak jakby było w partii, skoczek G3 i wszystko działa. Czyli na chwilę zostawić tutaj te skrzydło, a te skrzydło też się dobrze komponuje, jednak wieża A1 dobrze obroniła przede wszystkim pionka w tym wypadku. No ta pozycja nie może być przegrana dla białych, tylko białe mogą próbować coś tutaj wygrać. Skoczek na F5 zaraz może świetnie stanąć, również po wybiciu, tutaj hetman, wprawdzie nie zagram takiego ruchu C4, bo mi się właduje skoczek. Zawsze mogę coś takiego oczywiście w przyszłości zagrać, jeżeli to przygotuję. No dobrze, ale poszło inaczej, goniec F1, król G7, skoczek D2, wieża H8, no tutaj tak, wymieniłem. Co można by było grać innego, szczerze mówiąc, dosyć robi się gorąco. Może posunięcie po prostu król G1, a po H5 może ruch F3, żeby po wybiciu wybić tym pionkiem. Ciężko stwierdzić, na pewno czarne też mają lepiej, bo naciskają na punkt H4. No ale poszło w partii jak poszło, wybiłem skoczka, no i skoczek F1, H5, no tak, tutaj robi się ciężko, niestety.
Robi się ciężko, zasłona. Ja myślałem, że tu jakieś też opcje mam taktyczne, że coś to mogę zdobyć, ale jednak ten układ czarnych jest bardzo dobry. Tutaj wybicie. Tu coś pewnie dobrego było. Zobaczymy już sobie warianty. Hetman D7, tak? Hetman D7 w partii nie nastąpił. Hetman D7 już wygrywa, ale to nastąpiło później, więc to jest tylko kwestia następnych ruchów. Dobrze, po wybiciu, tak, no tutaj już oczywiście czas robił swoje, no blitz i tak dalej, chociaż 2 minuty. Ale powtarzam, to jest blitz, więc na pewno warto grać dłuższe troszeczkę partie, żeby te ruchy nasze były bardziej, no jakby to powiedzieć, żeby były lepsze, no żeby były bardziej wartościowe, a nie takie klepanie zwykłe. Ale każda partia na pewno uczy. Hetman F3, hetman D7, wieża tak B6. No i tutaj niestety się robi już ciężko, chociaż jakoś myślałem, że kontrę złapie. Ten ruch oczywiście widziałem, że tutaj przeciwnik mi tego hetmana zje. Po tym ruchu właśnie on tutaj znalazł drogę, żeby gdzieś mnie tam załatwić. No i tak naprawdę ciężko się od tego obronić. Zbiłem tutaj, on zagrał tak, no i albo mi bije tu. No i ciężko stwierdzić, jak w tej pozycji grać. Bo gra czarnym jest tutaj względnie prosta. Względnie prosta. Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem, trzeba by się dłużej zastanowić. No ale w partii jak poszło, widzieliście i tu przeciwnik już mnie tam załatwił. Ja zagrałem wieżą F6, bo myślałem, że będzie taki ruch i zagram sobie tak. Przepraszam, tutaj będę miał szansę nie przegrać tej pozycji, nawet jak tutaj hetman zbije wieżę. I na przykład myślałem sobie, że jak tak zagra, to jak zagram tak i tutaj będę miał szansę skontrować. No niestety, koniec końców dostałem tutaj pięknego mata na F3. Ale ja mam nadzieję, że coś takiego wam, widzowie, pomoże, o ile jesteście na trochę niższym poziomie, żeby próbować grać w taki sposób, żeby jednak dostrzegać te ruchy i dalej, i dalej, i dalej, nie tylko 2, ale 3 posunięcia, troszeczkę strategii do tego dołączyć. To jest tylko jeden przykład, taki dosyć, no, mam nadzieję, że prosty, aczkolwiek to jest namiastka, to trzeba tego praktykować więcej. Mam nadzieję, że dotarliście do końca filmu. Dzięki serdeczne, łapkujcie w górę i piszcie w komentarzach, zasugerujcie mi troszeczkę, będzie mi na pewno łatwiej, jakie elementy tutaj jeszcze można by było wytłumaczyć. Pozdrawiam serdecznie, cześć.